Jesteśmy już po obiadku, już ogarnięty obiadek, już dawno. Znaczy niedawno. Niedawno, dawno. 20 minut temu. Jaki to te miłe myśl, te blachy. A, blachy to się schodzi. Ja o tej grzece już tak wspominamy już od kilku tam vlogów. To jest właśnie ta gra. Na czym to polega? To niech dziewczyny opowiedzą. Może Vanessa czy Amalia? Dobra, Vanessa podnosi rękę to, jak w szkole. No bo o to chodzi. Głośniej, bo szumi w kuchni. O to chodzi, trzeba najpierw karty podmieszać. Rozdać karty? Rozdać. No, rozdać. Trzeba tutaj... Wszyscy razem jednakowo musimy równocześnie wyjąć. Wszyscy równocześnie wyciągają. Tak. Jak będzie na jednej karcie piąteczka, to wtedy trzeba zadzwonić. I kto szybszy, ten lepszy. Ten lepszy nie zabiera. Ale muszą być na przykład truskawki 4 i tu jest truskawka, to razem 5. Musi być 5 i wtedy szybko trzeba reagować. Albo musi być 5 bananów. Egal, zawsze 5 musi być. Wszystko 5. Może być tak, że na jednej karcie może być 5, ale może być tak, że tu będą 2, a tu będą 3. To też 5. Musi być suma summarum 5. Powiedzmy tych truskawek albo bananów. To znaczy, albo... że musi się szybko liczyć. Ma, no, albo czereśnie, takie jak chciałam pokazać. O, właśnie tak tutaj jest piąteczka. I co patrzysz? No, nasza piąteczka. Albo to, o, bo to ta nie ma. O, albo na przykład winogronka. Dobrze, mama nie patrzy, tylko chciałam pokazać. Muszę pomieszać, bo wiesz, kiedy piątka. No dobrze, będę mieszała. Fajna gra, jest naprawdę super. To jest moje, tak? Widać cię. Zaczynamy grać, a nie zaczynamy jeść. Ale miałam chęć na to. Dziewczyny zjadły ładny obiadek, także odkładamy i gramy. Nie ma. Nie ma już. Co chciałabyś innego? Mam. Dobra, dziewczynki. To czyje są banany? Moje. I pokażemy mniej więcej. To może ja postawię. A naprawdę fajnie, bo teraz te kupę śmiechu mamy w tej grze. Kamerę postawić, bo jak będę trzymał, to ja nic nie zdobędę. Często jest tak, jak Adam gra, to zamiast w dzwonek, to w karty uderza. Nie, tak, Adaś? Tak. Ja też tak zrobiłam. Mam nadzieję, że tak widzicie. No ma otworzyć to. Nie mówię. No to nie będę jadła. Właśnie, łóż co możesz. Dobrze. Raz, dwa, trzy. No i Amelia, Vanessa miała. Jak się ma, jak jest piątka, prawda? To można wszystkie karty zabierać, ale jak jest na tutaj 3 i tu 2, to nie. To tylko zabiera się te dwie. No dokładnie. No chyba jasne, nie jest trudna ogólnie nie. Instrukcja w graniu. Tylko raz, trzeba być. Dwa, trzy. Ojej. No, Amelia wiedziała, że ma. To znaczy. Nie, to nie. Ja zanim walnę, odkryję, to już będę walił. Raz, dwa, trzy. No. No, a jak się zrobi tak, a nie ma nikt z piątki, to musi się każdy... Każdemu graczowi rozdać. No jak nas jest czwórka, no to trzy karty trzeba oddać. Raz, dwa, trzy. O! Jest! Jest! Tatuś w końcu! A dobra, macie tam. To tak nie wolno. A no tak, bo nie ma tata w całości piątki. Też się teraz tak to prosto. A, może nie, się pomyliła. Spadłam. Dobra. Raz, dwa, trzy. Co to było? Nie ma. Jest? Ej, ja, Amelia miała pierwszą rękę. Bo ona tak idzie, a ja idę tak. No to ty błąd. Nie mój. A nie patrzyłam, ale wszędzie banany, to jakoś musi być dobrze. Tak. Czemu to? Nie, ile tych bananów? No nie wiem, wszystko mogę wziąć. No, wszystko bierzesz. Ja biorę więcej. A nie, to od taty bierzesz tylko. No, ty nie. Ja to ona ma 2 i 2, to jest 5. Biorę więcej, kto ma więcej, to wygrywa. Więc tak to jest, prawie zaraz się pobijemy. Raz, dwa, trzy. Jest! No. Mama zajarzyła. A nie ma. Co to jest? Za dużo. No, właśnie tak to wyglądało. Amelia się rozpędziła i musiała oddać karty. Nikola się łączy. Pospadało. Nie, po prostu chcę powiedzieć, że wyłączyła całe zasilanie i przyczynił się mój komputer. Wyłączył się? No jak to od razu wyłączasz cały prąd u mnie w pokoju, to ja się nie dziwię, czemu od razu coś laptop. Przepraszam, no bo ty wychodzisz, światło się cały czas pali. I mama poszła i wyłączyła. Chyba pokój będę musiała zamykać, żebyś tam nie chciała. Dobra. Teraz, dwa. No dobra, no. No
Czekaj. Raz, dwa, trzy. Matka. To było fachowo zrobione. Czemu wszystkie? Mama. Tak nie może, widzicie? I mama tak oszukuje. Kogo to jest? Twoje. Raz, dwa, trzy. O, patrz, tu i tu było. Dobra. Raz, dwa, trzy. Kurczę. Masz, mamę. Macie mamę? To... To jest z mamy. Mamy było. Tak, bo mama miała ten. Raz, dwa, trzy. Niska. Kurczę. No jest. Tak nacisnął, ale nie wiedział. Ale jest. Udało raz, się. Raz, dwa, trzy. Nie ma. Mamo, sposób. No ja chciałam, a ty miałeś tak rękę. Tak nie można. Ej, to nie można. Co? Nowy sposób mam. Razem. Tak nie działa. Tak nie można. Ja też tak mogę robić. Ale mam sposób. Nie ma. Nie ma tego. Nie ma tak. To bliżej mnie. Hallo! Ja jestem tu najdalej, powinnam iść najbliżej. Oj, nie mogę. Raz, dwa, trzy. No tak sobie lubię. Dajesz kartę. Raz, dwa, trzy. O! O, jest! Jest! Ale po co mi zabierasz, ty? Myślałam, że nie ma, jednak... Tak jak ja. Raz, dwa, trzy. Ojej. No, znowu było. A ty co? O! Raz, dwa, trzy. Halo, stop. Ja chciałam jeść. Więc to tak gra. Nie będziemy dalej, bo to nudne będzie, no nie? Ale polecamy tą grę. Naprawdę jest super. Fajna zabawa i kupę śmiechu przy tym. Tylko ręce później bolą, dłonie. Ja to dostałam od Mikołaja. Mikołaj wiedział, co dać. Dobra, to my się bawimy dalej. Na razie się żegnamy. Nie wiemy, czy się jeszcze pojawimy. I obiadamy się. I obiadamy się. Nie ma tworzyć. Ja tutaj sobie już siedzę. Pograliśmy w grę. Tak cicho mówię, bo zaraz tam podejdę. Ja tutaj walczę z tym programem. Znaczy walczę. To jest ten Insta. A tam ta kamerka jest. Już taką kartę tu włożoną. No i będę tutaj obrabiał materiał. A teraz idę do dziewczyn. House of Kate Ann. Dobrze, list. List. A power? Vanessa się stresuje. Ty nie przeszkadzam. Niech zaczyna dalej. Stimt. Beł śpi. Jesteśmy... Gdzie? W Szleju. W Szleju, bo musieliśmy ziemię kupić. Do kwiatków, bo jednak tam szyca jest. Musimy przesadzić jednak te kwiatki. Odświeżyć jednak to wszystko, wyparzyć. Tam to daliśmy niby, tam dużo tych... Tych muszek jest, ale mimo wszystko one i tak fruwają. My to i tak damy te żółte, jak wymienimy w tą tą. No. Tą ziemię. Tu masz właśnie takie te. To są właśnie te same ceny. Słucham. Zobacz. No nie, takiego to bym nie chciała. A ja bym chciała. Fajnie jest. Ale wiesz, ile kosztuje? Nie chciałam. Większe były, Adam, za 20 euro.
Pamiętasz? Taki duży był. Tu masz Wilkomen. Za 25. Nie, nie, to powiem ci, że w Tomie był dwa razy to, taki większy. To masz też. I ciężki był. Tutaj też masz 25. Gluk Wilkomen, dwa w jedno. Dlaczego Essen, a nie Bochum? Patrz, Essen jest. Nie, to w Tomie taniej zapłacić. No. A taką ziemię, 10 litrów ziemi, tyle 5,50 mniej więcej, coś takiego. Myślałam, że tak, ale to będzie się kuszyć. A to do wody rzucasz. No nie wiem. Tu taka poduszka za 8 euro. O, poduszka są. No. Takiego... Tak, materiału. Chyba się nawet nie pierze. Nie. No. Nie, dla takich nie lubię, to lubię poduszki, które się ściągają. Się zastanawiamy, bo nieraz trzeba coś trochę wymienić. No. To już to akurat nie. No, tu kamyczki są do dekoracji. To ładne drewno ma. Wiesz? Zobacz, to ładne drewno ma. No, ale nie, nie chcę takiego. I zapłaciliśmy kolosalną sumę za te dwa worki ziemi. No, bo tylko mi w sumie te ziemia była potrzebna, nic więcej. Po jakiejś dekoracji to pewnie postaram się pojechać do Action. Teraz właśnie świąteczne rzeczy już sprzątają. Zmiana... Także może coś fajnego będzie właśnie na... na wiosnę, może właśnie coś fajnego wyłożą. Ja, także ile, przydałby mi się właśnie tydzień na... się zejdzie i będzie nowy ten. Także na komodę coś bym przydałby mi się. Także zobaczymy. Ale tego nie wiem, to dopiero chyba za tydzień podejdziemy, nie? Bo teraz jeszcze chyba świąteczne rzeczy dopiero zaczynają chować. Ale gdzie? Chcesz? Także tak mi się wydaje. Rekszy? Bo tu jak byliśmy, to właśnie zaczęli zaczynają już chować właśnie dawno. Świąteczne rzeczy. No aż jest to w trakcie. No i pewnie będą coś innego tam dekoracje różne robić. Nie ma się jak teraz jak to lepszy. Ale nic. Dzisiaj mamy rosołek i dzisiaj robię placuszki. Placuszki ziemniaczane. No. Dobre są. Ja lubię. Dziewczyny rosołek. Trzeba dbać o linię. Nikola rosołku nie lubię, także to pewnie ona będzie placuszki jadła. Ja jak coś zostanie. Ostatnio właśnie oglądałam też właśnie na YouTubie program i. Smaka cię smaka mi. Narobili, także muszę sobie dzisiaj zrobić, a czy w sumie nie mi, dla nas, placuszki ziemniaczane, takie chrupiące. Było. Bardzo no już bardzo dawno, tak. Ja już bardzo, bardzo dawno nie robiłam takich placuszków. Gabi wyszukuje jakieś nowe, dziwne jedzenia. A już dawno nie było takich starych, zwykłych, starych, takich właśnie placuszków. Standardowych dań. A możesz placuszki z banana zrobić? My cię z banana zrobimy. Pewnie, zbananujemy że... cię zaraz. Pewnie, że mogę placuszki z bananów. Ale wiesz, jak mama zrobi z bananów placuszki, to i tata się załapie, a tata musi nie, dietę nie, przechodzić. Nie. Nie, ja dzisiaj sobie bułeczkę zjadłem. Z wędlinką. Oczywiście serek żółty, ale to tak wszystko. Nie można od razu rygorystycznie wszystkiego zabronić. Jedziemy. Nie, ja lubię tak sobie postać. Odpalić sobie samochód. A będziemy w aucie siedzieć? Nie, Adam. Do domu. No, dziewczyny ledwo wyszły, już do domu chcą. No, ale pogodę mamy brzydko, mieliśmy... Cały czas jest masakra, ani jeden w Sylwestra było ładnie. To tak się nie musi mieć na spacer. Dziewczyny nie chcą. Nie, jakby śnieg spadł, chętnie bym wyszła, ale deszcz pada, zimno jest i nic. No nie, zimno nie jest. I śniegu, ani rów. Zimno nie jest, przyjemnie jest, tylko nie, tyle, że deszczowo ale jest. Ale jest katastrofa, już niedługo to będzie prawie miesiąc taki. No, tak. Co, w Sylwestra, pierwszy dzień w Sylwestra tylko ładna była pogoda? Jak taki ma cały rok być, to mój stary rok. Dobra, bo marudzimy. Dobra, uciekamy. To na razie, pa. My już idziemy do domu, prawda? A mama i tata pójdzie do Penny. Tak, pójdę do Penny, żeby kupić ten. Nie pizzę. Żeby kupić ten makaron do zupy, bo
bo nie mamy makaronu do zupy i musimy, prawda? Tak. A kluczy nie mogę znaleźć. Bo tata tak duże kluczy ma. No mało, no mało. No i teraz wchodzimy, proszę bardzo. No i idziemy na górę. I się przebieramy. I wtedy możemy robić co chcemy. I będziemy pyszną zupkę jeść, co mama i tata. Co mama zrobiła. I musimy być się bardzo mili, żebyśmy mogli się zabrać. I patrzcie reakcję Belusia. Belu! Oj, cieszę. Zobaczcie, jak się Beluś cieszy. I tak zawsze, egal jak przyjdziemy długo, nawet jak jedną minutę później, to też się tak cieszy. Oj, ty kochany. Tak się stęsknił, prawda? Zostawisz teraz gdzieś pieską. To smutno jemu będzie. No, oj, jedźcie. Witam, witam, tym razem ja. Adam będzie mi tarł ziemniaki, ale na co? Tak mówiłam, na placki ziemniaczane. Szkoda moich rąk, także wykorzystam Adama. Niech Adam trze mi. Ja się wczoraj widelcem ukułem. Takie poświęcenie. No, w takim tempie to doczekamy się chyba jutro tych placków. Tak ładnie wyglądać przy tym, a nie. Będą placuszki, Jak mówiliśmy, już dawno placuszków nie jedliśmy. No, z moimi palcami. Ja wczoraj oglądając właśnie smaka nabrałam na placuszki. Super, a Nikola prze... O, Nikolka przyniosła znów mi gwiazdy betlejemskie, różowe. Dalej mamy święta. Pani ta mówiła z kwiaciarni, że później w lipcu muszę je przykryć. I żeby one do grudnia były przykryte i później w grudniu mam odsłonić i one znów takie piękne będą. A czy to prawda, to zobaczymy? No nie, zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Czy też słyszeliście o tym? No, tak, żeby to miało... Taka akcja. No chyba ta pani wie, no bo jak kwiaciarnie pracuje, no to mi się zdaje, że chyba tak. Także będę miała na razie w domu, nie wiem gdzie je ulokuję, bo nie mam miejsca. Ada mi pościąga te rzeczy świąteczne, to jednego dam tutaj kwiatka, tylko bym musiała jakąś doniczkę. I jeszcze tam nie mam nic, Nikola właśnie przysadza mi ziemię, przyniosła mi takiego kwiatka i drugiego kwiatka przyniosła też takiego jak się nazywa, to zaraz powiem. No, to jest orchidea. Także ona tak wygląda. Na razie nic nie ma. No i ona tutaj kosztuje w tej kwiaciarni 14,90. Także jak na taki kwiatek drogi jest. No i będziemy też przesadzać, ale już nie w takiej doniczce, takiej ciemnej, tylko będę musiała coś szklanego kupić i w szklane je przesadzę. Bo podobność te korzenie muszą być takie właśnie w przezroczystych szklanych rzeczach, nie mogą być jakby zamknięte w ciemności tutaj, podobno one wtedy ładnie rosną. No zobaczymy. Na razie zostawię tak, dopóki czegoś nie kupię. No a także tych kwiatków mi się nabyło znów troszkę. Nikola, jak tak będzie przez nią przynosiła, to ja nie wiem, już naprawdę nie mam gdzie miejsca tych kwiatków. To za pół roku nie będzie nas widać. Nie będzie nas widać, tak, to prawda jest. No ale ten kwiatek jest bardzo ładny, jest śliczny, nawet jak kwiatuszków nie ma, to on takie ma właśnie listki. Nikola właśnie wymienia, doniczkę myje, wyparza, a te kwiatki musimy do wody wsadzić, bo jednak one nie mają takiego korzenia i one za bardzo nie chcą rosnąć i Nikola często gęsto robi tak, że wkłada w słoik. I jak puszczą korzenie, to dopiero do ziemi wrzuca i rzeczywiście one później takie piękne są. No i na razie nie będziemy ich do piachu przesadzać, tylko właśnie do wody, żeby te korzenie troszeczkę puściła. No bo tak szkoda tych kwiatków, bo jeden w pokoju mam i on taki ładny jest. No nic, Adam trze, a ja będę później smażyć. Tak, Adaś? Rola się obróci. Ale już schudłem, zobaczcie, już brzucha nie widzę. O, jest ładny.
No i dzisiaj co taki? Taki w sumie poniedziałek, wtorek. No. Pogoda znów brzydka, deszczowa. Nie ma być tak jeszcze przez tydzień. Przez tydzień. To ja nie wiem, chyba tych spacerów naszych nie będzie. Szkoda, bo mówię, Adam ma wolne. Byśmy gdzieś na spacerek poszli, a tu nic. Nie? Nie ma spacerku. Nie. Gabi już tutaj miesza. Szybko robi, bo Nikola zaraz będzie szła z powrotem do praktyki. W tym czasie Nikola robi tam z kwiatkami działa. Przerzuca. No tam z Amelią myje doniczki, teraz ja tam pomogłam trochę. Mm. Bo to jak ona wróci wieczorem, to tak już przesadzanie. Nie, to już jest późno. No już wiem, tutaj... Wie, bo za mało będzie. Jajeczko dodałam, wszystko, cebulkę dodałam. Mhm, już wszystko gotowe. Tak, bo z cebulką zrobiłam. Też można i z czosnkiem dodać, ale no, już trochę nam wystarczy tego czosnku. To wszystkiego czosnek. Co to jest? O. Tak, ten. Tutaj jak klawiatura, no nie? Trrn, trrn. No. Tak, to prawda. Dobra. Ja już też umyłam tą wazonik. Bo już kwiatki wyrzuciłam, tam Nikola właśnie mi już poprzesadzała. Nie ma tu doniczki. Nikola mi poprzesadzała. W kuchni, w łazience, to połóż na ten, na Nikola, Amelka. Amelka, Nikola już mi poprzesadzała. No. Jeszcze ręcznik Amelki. No, to są już. Już to przesadzone, już tu meszek nie ma. Na razie. Parapet cały przemyłam od tych meszek, bo też coś tu fruwało. Jeszcze czekam na chwilę, tak już obserwuję, bo to czasami, ale to nic nie ma, okno otworzyła. Także później to zaraz przerzucę sobie. I te żółte parapet trzeba powrzucać od razu. Nie, na razie. Nie, ja te żółte bym powrzucał, no. I ja już daję ostatnią szansę, jak już mi te kwiatki znów mszyca na bawi. Także wszystkie kwiaty Monia ci sprezentuje. Z myszkami. A ty sobie na działce możesz porozkładać. A ja wtedy już sobie pokupuję dekoracje i już się nie będę bawiła z tymi kwiatkami, bo ja już jest naprawdę, który kolejny raz, że ja te meszki non stop się pojawiają, nie wiem, może ktoś ma jakiś sposób na te meszki, może my coś źle robimy, że te meszki się pojawiają. Te meszki przeżarły. Ojej, o kurcze. No. One tak przeżarły. No może ktoś ma sposób, albo może ktoś wie, dlaczego te meszki się pojawiają. Nikola mówi, że nie może być ziemia zbita. Zbijała się? Nie, nic nie ruszyłam. No mam nadzieję, bo ty masz taki odruch od razu. Nie, nie. Ziemia? Ukrytywać. Żeby więcej wyszło. No. No i mam nadzieję, że teraz się nie pojawi. Jak już się pojawia, to już niestety już nie chcę mi się bawić, bo to naprawdę tyle pracy, trzeba na stop ten piasek. No. Fajnie, że to ładnie wygląda, ale dużo, dużo pracy jest. Te na razie widzę, że tu meszek nie ma. To tych nie przesadzam. To po co tam wstawiasz? Nie, ja tylko sobie jeszcze patrzę, obserwuję, czy tu coś lata o spadło. No liście lecą tylko. Ale te akurat nie mają. No bo te stawy akurat gdzie indziej i te ładnie rosną. I dzięki Bogu, że te jakoś funkcjonują. I puszczają listki. No to tak właśnie z kwiatami. Jak się ma kwiaty, to właśnie... O co kwiaty? Teraz tylko postawić. Masz na lata i ładne są. I nie musisz się wydawać na zimę. Podejście Amelii. Tak. Nie lubi. Ale ja tego już ostatni raz daję szansę kwiatkom. Później już tylko sama dekoracja. Słyszycie kwiatki? Więc ja też jak podpadnę, to już jest moja ostatnia szansa. Idziesz już na zmianę. Do Moniki. Słyszałaś Monika? Adama cię wyśle. Gabi, wszystko co daję, to tobie rozdaję. Więc, nawet ci Adama podrzucę. Więc musisz uważnie nas oglądać, to zobaczysz co dostaniesz. Tata, ty się szykuj, bo ja nagrywam. I powoli znikają. No to się ubiorą wiele, bo Nikolę na praktyki musisz zabić. No są mu. No to bo ty. Co ty na bosaka idziesz? No tak idziesz, w dresach? No. Bo wiesz, coś się zmieści. Dżinsy ubierz. Nie lubię facetów w dresach. W domu tak, mogą być dresy, ale po dworzu nie lubię. Jak facetów w dresach nie lubię? Zawsze raz sportowi są. No, chyba że biegają, no to wtedy dres. No musi być dres. Ja biegam, ale w umyśle. W jedzeniu. O.
No to już gotowa. No. No, dobra, dobra. Ja takie lubię, właśnie takie przypalone, takie mocniejsze, takie chyba tak chrupiące, nie? Mm. Ojej, że właśnie najbardziej właśnie obgryzać te końcóweczki. Ja pamiętam, jak z rybek też zawsze ogonki zjadałam. Także dobre, dobre są. Ja jeszcze troszeczkę placuszki. Nie tylko rybie ogonki obgryzasz. A co jeszcze? Od kurczaka. A, no z kurczaka też uwielbiam. Też uwielbiam z kurczaczki. Ja dobre, dobre, dobre są. Nie. Dobra. Także. Wyciągamy i następne. W sumie powinnam na papier położyć. Bo to się da olej. Tak, na papier zawsze rzucę. Żeby olej o ten. Odciągnąć. Ale akurat nie miałam papieru, bo Amelka mi wzięła papier do. Bo myła doniczki. Wyparzała mi i wycierała papierem. Ale nic, wezmę za drugi talerz i. I nie miałam w pobliżu papieru. Ale to nie szkodzi, teraz wezmę papierek. Czekaj, Nikola. I poprzerzucamy. One tak fajnie. O, już mamy takie ładne misie. Ło! Kolorowe misie. Oj, patrz, kaktusik. O, widzisz? Te kwiaty to prześladują, Nikola, ciebie. Te kwiaty prześladują. Jakie duchy. O. Duchy też. No, mnie wszystko prześladują. A tu chyba ktoś obgryzł. Co? Kto to był? Chyba ojciec. Chyba ty. Nie, ja nie jadłam, no co ty. No to kto to? A nie wiem. Może Waneska? Nie, Waneska nie jest placu. No to Amelia. Chociaż może i przyjdzie i zje, nie wiem. A może Amelia? Nie, Amelka nie przychodziła tutaj. Jasne, że była. No to się szykujcie. No. Pożegnaj się z widzami i weź na zakończenie.